Ponownie zebrało się kierownictwo w siedzibie PiS, narada w siedzibie PiS. Nieoficjalnie, w przyszłym tygodniu zmiany w rządzie. Około 3 godzin trwało spotkanie kierownictwa PiS w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej. Politycy rozmawiali o obsadzie stanowisk w rządzie. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że do połowy przyszłego tygodnia zostaną przedstawieni nowi ministrowie. W poniedziałek po południu zakończyło się spotkanie kierownictwa PiS, które miało zapoznać się z wynikami rozmów koalicyjnych w sprawie obsady stanowisk w rządzie. Politycy PiS nie komentowali efektów spotkania. Poza prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim uczestniczyli w nim m.in. premier Mateusz Morawiecki i pozostali wiceprezesi ugrupowania. Plan zakłada, że do połowy przyszłego tygodnia zostaną przedstawieni nowi ministrowie, przekazał nieoficjalnie jeden z uczestników narady. Posiedzenie kierownictwa PiS zapowiadał w minionym tygodniu wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, który informował wówczas, że w poniedziałkowy spotka się prezydium Komitetu Politycznego PiS, które zapozna się z wynikami rozmów koalicyjnych. Myślę, że jakieś porozumienie, które ustabilizuje i umocni naszą większość w Sejmie, jest bliskie, dodał Terlecki. Rzecznik rządu Piotr Müller w programie Pierwszym Polskiego Radia mówił w minionym tygodniu, że jeśli będą zmiany w rządzie, to będą to zmiany kosmetyczne. Mówimy o kilku osobach, stwierdził wówczas, zastrzegając, że nie będzie uprzedzał decyzji premiera Mateusza Morawieckiego, który najpierw przedstawi zmiany prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Dwaj ministrowie z Partii Republikańskiej, europoseł Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej, która ma być nowym koalicjantem PiS w ramach Zjednoczonej Prawicy, powiedział w poniedziałek w Radiu Z, że dwaj politycy jego partii będą ministrami, Kamil Bortniczuk i Michał Cieślak, który od jesieni 2020 rok jest już w rządzie jako minister członek Rady Ministrów odpowiedzialny za sprawy samorządów. Bielan zaznaczył, że Cieślak nadal będzie ministrem bez teki w kancelarii premiera, w randze ministra konstytucyjnego, a że Jacek Żalek pozostanie wiceministrem w resorcie do spraw funduszy i polityki regionalnej. Bortniczuk, według doniesień z ostatnich dnia, miałby zostać ministrem sportu. Zmiany w rządzie zapowiadane są przez Zjednoczoną Prawicę od czasu opuszczenia obozu rządzącego przez porozumienie Jarosława Gowina, który odszedł z rządu razem z niektórymi współpracownikami, ale ostatecznie większość wiceministrów wywodzących się z ugrupowania byłego wicepremiera pozostała w Zjednoczonej Prawicy, przechodząc z klubu parlamentarnego PiS. W ramach zmienionej formuły Zjednoczona Prawica może przyłączyć m.in. Partię Republikańską założoną przez europosła Bielana oraz funkcjonującą jako zespół parlamentarny formację Odnowa RP, wiceszefa MON Marcina Ociepy.